Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj druga część nagrania, chociaż nagrywamy dopiero na drugi dzień. No ale niekiedy tak jest, że jak mamy nagrywanie nocne, no to musimy pokombinować, albo przełożymy to na drugi dzień, albo jako. No w każdym bądź razie dzisiaj jest, którego mamy dzisiaj? 16. 16 sierpnia i robimy drugą część tego, co zaczęliśmy. Pozdrówcie razem ze mną ulubieńców Reginę i Gerhata. Cześć. No, witam wszystkich serdecznie. Ciebie też, Zekpryt. Witam cię, Opeczku. O, ciężki dzień miałem dzisiaj do przerobienia, no ale jakoś to dało radę wszystko porobić, pokończyć. Czemu tak? Coś to porobił. No, wydałem ci, bo ta kanalizacja mi się zatkała, nie? No, Regina nie dała rady kręcić, kurde, tą korblą. Końcu, jak ta korbla użnął i ją do wiertarki podłączyłem, wiesz, do... O kurde. No, i później jechała, kurde. To ty żeś jest zmechanizowany hydraulik. No bo nie szło, no kurde, to tam takie było zawalone, zapieczone, że kurde nie szło tego ruszyć. A wiesz, jak samochód, jak się zaczęło kręcić, to by wariaty, kurde. No byli jak sąsiedzi dzisiaj. Zrób to sam, jak żeś taki słodowy. No. Później Adam Klota przywiózł na króliki, a bez przegrody, kurde, go do samce osobno, samice osobno. No a jak dom osobno? Bydaje w tym, kurde, co transporterze trzymał, kurde, musiał jak taką przegroda zrobić, nie? No ale No, słuchaj, nic teraz, Reginka ich się przybito i... Ale słuchaj, jak samce do samiców się dostaną, to ci się tam rozmnożą niedługo. No właśnie, No ale nie właśnie, ma, ja już nie. przegrodził to, że nie ma co osobno, nie? Aha. No, nie mogą się rozmnożyć. A czemu to tak? No przecież jak króliki do kupy, no to zaraz. Nie, Ale to są to... te małe. Co, tak jak świnki morskie albo coś? Nie, no takie miniaturki. A to co, to by nie klapło? No nie, bo to jest z tego samego gniazda, wiesz? To jest ojciec z synem A, i rozumiem. matka z córką. No. A nie, to trzeba, to No. by im chce zrobił, no. Ja też chciałam powitać wszystkich, ciebie przede wszystkim i Kasi. I tutaj chciałam wszystkim, całą naszą rodzinkę powitać wszystkich. Zapraszamy na bajki, kto rezonuje z nimi, bo to są różne bajki. O krasnoludkach, o śpiącej królewnie, o smerfach, o sok z gumy jagód. Pamiętajcie o tym, zawsze musi być. Żebyśmy dalej skakali, jak widzieli. No i kto tych bajek nie umie przetrawić albo coś, to nie patrzeć na nie. No trudno. Nie po drodze, jak komuś jest. Ostatnio oglądaliśmy też bajki. Jest teraz taka popularna Czerwony Kapturek, prawdziwa historia. Jak będziecie mieli chwilę czasu, to sobie obejrzyjcie. Niech wam tam chłopcy ściągną z internetu w jakiś sposób. Są z napisami polskimi. Może być, że też już będzie z dubbingiem. Czerwony Kapturek, prawdziwa historia. No, to tak pasuje do tych bajek, co opowiadamy. Pamiętajcie zawsze, że prawda w telewizji, a my to tak tutaj mamy taki program rozluźniający. A my byli dwa czerwone kapturki 2 dni temu. No, zrobiliśmy zakwas czerwonych buraków. No, jak się Regina dorwała, dziach, jak żem nalała, to wszystko było opryskane i my obydwa czerwone, jakby z filmu. No, jak zawsze robimy, jak wyciskamy zawsze czerwone buraki, to kiedyś zakładałem koszulki żółte, ale one były tylko na początku takie. Później już nie szło nic domyć. Już stwierdziłem, że do tego to trzeba zawsze coś czerwonego ubrać. To pryska, choćbyś nie wiem jak uważała, nie ma szans. A my mamy taką wyciskarkę wolnoobrotową. Kiedyś Sebastian wasz synek ją reklamował. Ja właśnie sobie jeszcze będąc w Niemczech zakupiłem taką używaną.
i do dzisiaj ją mamy, bardzo fajnie wyciska i ona wolne obroty ma, a mimo wszystko to prycha, to choćbyś nie wiem co robiła, nie upilnujesz tego. Kurak jest twardy, no to wiadomo. Jest gaka do, przez lejek do butelek, nie? Przez gazę, jak to przelałach tą i to wszystko by było. No tak, tak. Ja wygląda tak jakby, jak z tego filmu piła numer dwa, bo piła numer jeden, kurde, wiesz, jego horror, nogi, wszystko. Ojeju, jeju. No w każdym razie na świecie dzieje się dużo, no ogólnie cały czas człowiek spogląda na Amerykę, jak to tam wygląda, bo tam są wieści, kurcze. Zaraz powiemy. I no najpierw chciałam jeszcze taką małą przypominajkę zrobić. Dobra. Że te absorbery, które nosimy teraz, w tej chwili już są produkowane wodoszczelne. Mhm. A tu ukazała się ta nowa złota kolekcja, którą chciałam pokazać. Te małe jeszcze nie są wodoszczelne, ale te duże już tak. To znaczy, że można by mieć je przy sobie i na przykład skoczyć do wody, tak? O, te duże już tak, te małe jeszcze nie są. Bo tutaj gra rolę tutaj, no bo tu jest srebro i złoto, tak? Czekaj, ja mam akurat tu przy sobie, widzisz? Złote. Muszę popatrzeć. No widzisz, ten jeszcze tego nie ma. No ten jeszcze tego nie ma, jest taki, ma tu taki... Nie. No. To ten jeszcze tego nie ma, to ten ram. Złote mają. A jak to jest? Jest on zalakowany? A nie wiem, nie wiem. Nie, to jest tylko taka osłonka. I złote... No parę razy mi się zdarzyło, że prawie, że byśmy byli te gacie wrzucili do wasz maszyny. No to jakby tak w pralce się wybrały, to mogłoby piernik strzelić te urządzonko. Tak. I tutaj złotych jest 5 rodzajów, tu z prawej i z lewej strony jak wyglądają, bo o co chodzi? O grubość chodzi i wielkość o co chodzi. Bo do dzieci na przykład, czy do kobiet są takie malutkie, później są większe, grubsze. Tam jest 5 rodzajów, więc na stronie tam to wszystko jest podane. I co jeszcze chciałam powiedzieć i pokazać, bo ktoś tam, a nie działa, nie działa, ten kto kupił to wie. I tutaj ostatnie zdjęcie, to jest na skalę światową odkrycie, gdzie klient tutaj kupił i dał na parapet i jak się odcisnął mróz na parapecie, o taki wzór. Na szybie. Na szybie, no, a to leżało na parapecie. Tak, tak, to ja pamiętam. Tak. Takie coś. Tak, to ma to samo działanie właśnie, co tutaj te ze stali szlachetnej. Tylko teraz też jest już taka zasada, że możemy dwa zamówić, a jeden dostaniemy duży, ten złoty, gratis, lub trzy możemy zamówić i dwa duże gratis dostajemy, złote, i pięć, lub pięć i trzy złote duże. Wtedy tak to działa, tak. To się bardzo będzie opłacało dużym rodzinom, w szczególności, gdzie chcieliby sobie, załóżmy, wszystkim członkom rodziny to dać. Ja będę niedługo sprawdzał to, jak to właśnie na smart liczniki działa, bo to cholerstwo wszędzie zakładają i ludzie niektórzy nie mogą sobie dać rady, więc na wszelkiego rodzaju rzeczy, które to promieniowanie wydawają z siebie, będziemy to sprawdzać, ale to w przyszłości. Sebastian to sprawdzał, on to sprawdzał w Węgrzech. Tam były te właśnie smart liczniki i on to sprawdzał. On cały dzień to trzymał i to działa. Mhm. Także to odpycha te promieniowanie. No trzeba sprawdzić, ile jest na mierniku, bo to trzeba tak dosyć przyłożyć się do tego. Na miernikach robił, no. Nawet nie pamiętam teraz, który to był film, ale wiem, że to na Węgrzech próbował. Tam w tym hotelu, to tam mieszkali, nie? No a ta złota bardzo fajnie wygląda, bo ta, na przykład ta srebrna, nie? No to jest ta szlachetna.
No, to jest takie reprezentacyjne, jak tak gdzieś idziesz na jakiś byzuch albo co, to wtedy wyglądasz jak jakiś luj, nie? No Gerhard, to tam takie bardziej świecidełka, no ja, no, ja no. To se wszyscy łączą. Ale osobne, nie to jest takie więcej. No. Tymi klamoroma, jak był jakiś taki szef gangu, to miał taką ketę powierzchnią, no. Tylko do przodu ciągło. Ja, no, ta słodka kolekcja jednak, no to jest srebro próby 925, powlekane złotem 24-karatowym, nie? Mm-hmm. I przy pojedynczych sztukach to przy haśle Szaman 9 jest 200 zł zniżki. No a jak mamy te już, wiadomo, zestawy, no to już mamy w gratisie. 2 plus 1 i tak dalej, i tak dalej. To, co wymieniłam. Zygfryd tam umieści linki. Ja to tam mogę zamieścić. I telefonicznie ja można przez doradcę Sandrę zamówić. Tam jest numer telefonu. To już Zygfryda robota. Działa tak samo jak ten ze stali szlachetnej, tylko tak jak mówię, jest bardziej właśnie reprezentacyjny, no i mamy metale szlachetne. Gerhard, ty się skunda. Co ty ode mnie chcesz? Te auta. A teraz jeszcze wam opowiem taką historię na rozluźnienie, nim zaczniemy. Jak przychodził mój dziadek ze strony ojca, ojciec, no to oni dzieci nie lubili, choć byłam jedyną wnuczką, ale to człowiek czuje, nie? Dlatego landrynek do dzisiaj nienawidzę, bo zawsze dostawałam landrynki. I nienawidzę. Jak już landrynki widziałam u kogoś, to mnie zaraz trzęsło, nie? I raz przyszedł. No i tam na działce pił wodę. I to była taka szklanka, też z grubego szkła, tylko niższa, a tu był taki jeleń. A ja, będąc, no kurczę, takim małym szkrawem, no nie małym, może miałam 5 lat, ja nauczyłam się z procy strzelać, z takiej zrobionej. I nie myśląc nic, no bo co, wzięłam, tam stanęłam za szopy, wycelowałam, jak gwizdło, to od niego zostało ino ucho na palcu. Szklanki nie było, żeby takiego cela mieć. ale wtedy miałam. Ale miałam cel. Udało mi się. Ja ci coś powiem, że... Szlojdra do ręki nie idą. Właśnie jak ja był mały, to ja pamiętam, był taki czas, że w Zaleśiu wszyscy szlojdry mieli. No. Każdy co taki robił. No to synek bez procy w kabzie, no to nie był synek. To nie mógł należeć do bandy. No. Tak coś musiało się mieć. Ale ja to też miałam. I umiałam strzelać. Ale to też troszkę takie, ja wam powiem, ale zobaczcie, kiedyś to dzieciństwo było takie beztroskie. Kurczę, strzelali my byle czym na prawo i lewo, że tak ci chłopcy se łoków nie powybijali. Kurde moly. Wyszli ze szkoły, a tam był taki dom opuszczony, nie? Tam żaden nie mieszkał. I my, kurde, wszystko siebie tam wyczaskali, wiesz? Tym szlojdrym. Ale ktoś nas przyuważył i przyszli do ojca i on musiał za te szyby płacić i musiał je wstawiać. Bo ktoś zakablował, że my to byli, nie? My z bratem razem. Dobra, jademy z wiadomościami. To mi się przypominał ten film, jak Charlie Chaplin był szklążym i chodził szyby wstawiać, a miał takiego bajtla, że przednie szoł i wytrzaskował te szyby. No, tak było, taki film albo coś tam było. Było, nawet piosenka była. No takie było to dzieciństwo. Dzisiaj kurczę to, o ludzie, co by to się dzisiaj działo. No widzicie, znowu chyba potrzeba nam, nawet jestem przekonany, trzeba nam tej lekkości, taka jak była kiedyś. Nie mówię, że wszystko było idealnie, ale jakoś żyło się inaczej. A teraz jest wszystko takie ponapinane jak baranie jaja, a z drugiej strony to patrzcie, jak ta młodzież jest, taka schorowana, taka przygarbiona, taka przybita. Ci młodzi to chodzą jak takie cienie. Nie wiem, ja mojej młodości, mojego dzieciństwa bym na nic za żadne skarby nie zamienił.
Nie, no bo to cały dzień człowiek był na dworze. Tak jest. O, albo na nartach, albo się piłka grało, albo się na rowerach jeździło, a teraz no łażą, a z tymi telefonami, a tak. Nie? Mm. No właśnie. A? Albo komputer, albo telefon. No i co o nim, ani sportu, ani niczego nie uprawiają, nie? A jak wyłączysz to wszystko, to najpierw jest obraza, zanim się połapie i wszystko, że nie wolno tego używać, no to pół dnia obrażony, no to w końcu wyjdzie na ten dwór, a na drugi dzień by to chciał od nowa. Więc ja już tutaj mam kilka takich strategii, jak tych dzieci w końcu na ten dwór wyciągać, ale powiem wam, że na początku wakacji to musiałem się troszkę nagimnastykować. No taki czas dzisiaj. Co zrobisz? Kto to dzwonił do ciebie, że córka podała rodziców do tego, że tam coś kazali robić? No bo teraz tak jest. Jeżeli dziecku się każe coś zrobić, to może dziecko zadzwonić. Ale nie pomyślą z drugiej strony, że dziecko odbierają, bo ma posprzątać pokój i później to dziecko nie idzie odzyskać. Już rok i nie idzie z powrotem odzyskać. Słuchajcie, mi znajomy prawnik powiedział, że sądy, i to jest straszne, największy biznes robią na handlu małymi. Mhm. To jest największy biznes. Zgadza się. I to mi powiedział prawnik, nie taki byle jaki, tylko z wyższej półki. Mhm. Także wiemy już od dawna, że sądy działają w tej British Accreditation Registry, w tych wytycznych BAR i to jest po prostu dom aukcyjny. Więc czym jest sąd? Nic innego jak tylko giełdą, gdzie po prostu handluje się między innymi właśnie też ludzkim życiem. Mhm. To nie są, to nie jest z palca wyssane, tylko z wiedza. Jakby ktoś zarzucał nam jakiekolwiek teorie, no to już teraz może wyłączać to wszystko i iść sobie gdzie indziej. Mhm. Uważajcie z tymi, najbardziej uważajcie z dziećmi, bo to jest dla nich, im dziecko mniejsze, tym bardziej jest dla nich lukratywny. Mhm. No tak. To lecimy. Tak, lecimy. Julian Assange. Nesara Gesara i Medved. Za kulisami. Związek między Nesarą Gesarą i Medved jest owiany tajemnicą i intrygą. Nesara Gesara, zestaw proponowanych form ekonomicznych, ma być ściśle powiązane z wydaniem technologii Medved. Zwolennicy namawiają opinię publiczną do zaufania planowi, sugerując, że wielkie odsłonięcie jest nieuniknione. Działania za kulisami obejmują złożoną grę manewrów politycznych, postępów technologicznych i strategicznego czasu. Czego się spodziewać? Oczekuje się, że premiera Medved będzie czymś więcej niż dramatycznym. Podczas gdy świat zapartym tchem obserwuje odsłonięcie, obiecuje być przełomem. Wyobraź sobie szpitale wyposażone w te zaawansowane urządzenia leczące choroby, które kiedyś uważano za nieuleczalne. Potencjał transformacji społecznej jest ogromny, z daleko idącymi implikacjami, przepraszam, dla opieki zdrowotnej, długowieczności i jakości życia. Odkrywanie potencjału łóżek medycznych. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co sprawia, że łóżka medyczne są tak rewolucyjne. W swojej istocie urządzenia te wykorzystują zaawansowaną technologię do skanowania i diagnozowania ludzkiego ciała z niespotykaną dotąd precyzją. Po postawieniu diagnozy łóżko może zainicjować proces gojenia, który regeneruje uszkodzone tkanki, przywraca funkcje organów, a nawet odwraca proces starzenia. Leczenie przewlekłych chorób.
takie jak cukrzyca, choroby serca i choroby autoimmunologiczne mogą stać się przeszłością. Zdolność MedBeds do naprawy i regeneracji tkanek oznacza, że te schorzenia, które obecnie wymagają dożywotniego leczenia, mogą zostać całkowicie wyleczone. Pacjenci, którzy spędzili lata cierpiąc i radząc sobie z objawami, mogą żyć zdrowym życiem, bez bólu. Odwrócenie starzenia. Potencjał przeciwstarzeniowy MedBeds jest prawdopodobnie najbardziej ekscytującym aspektem dla wielu osób. Aktywując i naprawiając DNA na poziomie komórkowym, urządzenia te mogłyby teoretycznie odwrócić proces starzenia. Oznacza to, że nie tylko dłuższe życie, ale zdrowsze, bardziej pełne życie. Wyobraź sobie 80-latka o zdrowiu fizycznym 30-latka. To może być rzeczywistość, jaką oferują MedBed. Zwiększanie możliwości człowieka. Oprócz uzdrawiania i regeneracji, MedBeds mogą również zwiększać możliwości człowieka poprzez optymalizację potencjału genetycznego. Urządzenia te mogą prowadzić do poprawy sprawności fizycznej i umysłowej. Może to zapoczątkować nową erę ewolucji człowieka, w której jednostki są zdrowsze, silniejsze i bardziej zdolne niż kiedykolwiek wcześniej. Dylematy etyczne. Podczas gdy korzyści MedBeds są ogromne, rodzą one również istotne pytania etyczne. Na przykład idea klonowania ludzi jest obarczona dylematami moralnymi i filozoficznymi. Jakie są implikacje tworzenia klonów? Jak zapewnić prawa i godność klonowanym jednostkom? Są to pytania, z którymi społeczeństwo będzie musiało się zmierzyć, gdy technologia ta stanie się szerzej dostępna. Od amerykańskich patriotów to było. Trump powraca z hukiem. Donald Trump powraca na Twittera, czyli na X, udzielając wywiadu głosowemu Muskowi, a dźwięk został już odsłuchany przez 115 milionów ludzi w ciągu 7 godzin, z czego około 18 milionów słuchało na żywo. Są to liczby nieosiągalne dla żadnego polityka demokratów, pokazującą siłę medialną zdolną do zniszczenia każdej dominacji telewizyjnej. Próba uszkodzenia komunikacji poprzez atak hakerski, który opóźnił wywiad o 45 minut, nie przyniosła niczego poza ogłoszonym sukcesem medialnym. Frekwencja Trumpa na wiecach, na których spotykał się nawet ze 100 tysiącami osób jednocześnie, a także liczby w sieci, nie pozostawiają miejsca na sondaże wymyślające wyprzedzenie wskaźników poparcia Harrisa, które po prostu nie mogą istnieć i nie można w nie wierzyć. Najnowsze wiadomości. Prezydent T daje zielone światło dla globalnego sojuszu wojskowego. W historycznym posunięciu prezydent T dał zielone światło globalnemu sojuszowi wojskowemu, sygnalizując rozpoczęcie serii znaczących operacji. Ta decyzja oznacza kluczowy moment w globalnej polityce i strategii wojskowej z szeroko zakrojonymi implikacjami. Wiadomość ta wywołała szok na całym świecie, ponieważ narody przygotowują się na bezprecedensowe zmiany. Globalny sojusz przejmuje główne aresztowania. Mister Pulp to było. Ogłoszenie globalnego sojuszu gotowego do podjęcia głównych aresztowań wywołało mieszankę oczekiwań i niepokoju. Pan Pul, znana postać w tej operacji, zasugerował szeroki ruch mający na celu rozmontowanie zakorzenionych władz. Ten sojusz ma na celu przywrócenie sprawiedliwości i porządku, biorąc na cel kluczowe postaci zamieszane w korupcję i nadużycia. Konsekwencje tych aresztowań
mogą zmienić krajobraz polityczny i dynamikę władzy na skalę globalną. Zaufaj planowi. Stało się okrzykiem bojowym wśród zwolenników tej inicjatywy. Skrupulatne planowanie i realizacja tych operacji podkreślają znaczenie cierpliwości i wiary w proces. To sformułowanie zachęca zwolenników do pozostania niezłomnymi i pewnymi siebie w obliczu niepewności. Złożona natura planu odzwierciedla głębokie zrozumienie zawiłości geopolitycznych i strategicznych manewrów. Zielone światła rozświetliły Biały Dom. W symbolicznym geście w Białym Domu rozświetliły się zielone światła. Ta wizualna reprezentacja oznacza oficjalne rozpoczęcie operacji autoryzowanych przez prezydenta T. Zielone światła są sygnałem nadziei i determinacji, sygnalizując światu, że zachodzą znaczące zmiany. Ten akt służy również jako zastrzyk morale dla osób zaangażowanych w misję, wzmacniając przekaz, że plan jest w toku. Wszystkie aktywa zostały rozmieszczone. Dzięki zielonemu światłu od prezydenta T wszystkie dostępne aktywa zostały rozmieszczone. Ta kompleksowa mobilizacja obejmuje personel wojskowy, zasoby wywiadowcze i możliwości technologiczne. Rozmieszczenie jest strategiczne, obejmuje wiele frontów, aby zapewnić sukces operacji. Skala tej mobilizacji podkreśla powagę i pilność misji. Wojsko na pozycji. Siły zbrojne zajęły swoje pozycje, gotowe do wykonania rozkazów. Strategiczne rozmieszczenie tych sił zapewnia optymalną skuteczność i minimalne szkody uboczne. Precyzja ich rozmieszczenia odzwierciedla rozległe planowanie i koordynację. Ta gotowość jest świadectwem profesjonalizmu i poświęcenia zaangażowanego personelu wojskowego. Przygotuj się na wydarzenie na niebie Black Swan. Oczekuje się wydarzenia na niebie Black Swan, nieoczekiwanego i znaczącego zdarzenia. Wydarzenie to prawdopodobnie będzie miało daleko idące konsekwencje, zakłócając normalność i wywołując szereg reakcji. Natura tego wydarzenia jest owiana tajemnicą, co zwiększa napięcie i oczekiwanie. Termin Black Swan sugeruje bezprecedensowe i nieprzewidywalne wydarzenia, które może zmienić bieg historii. Powrót Donalda T. i impeachment Joe Bideta. Ogłoszenie Branson Brothers koncentruje się wokół powrotu Donalda T. i impeachmentu Joe Bideta. Oczekuje się, że to objawienie będzie miało głębokie reperkusje polityczne. Powrót T. oznacza znaczącą zmianę w dynamice władzy. Impeachment Bideta oznacza kluczowy moment w historii politycznej USA. Blackout konieczny po zdarzeniu Black Swan. Blackout jest uznawany za konieczny po zdarzeniu Black Swan. Środek ten ma na celu zapobieganie chaosowi i utrzymanie porządku. Blackout ułatwi przejście na nowe systemy i protokoły. Wpływ zdarzenia Black Swan na giełdę wymaga tego drastycznego środka. Uwaga! Największy skandal w historii ludzkości. Kod świadomości Chrystusa. 18 zagubionych lat Jezusa ujawnia, jak możesz wykorzystać daną ci przez Boga antenę obfitości. System Starlink SpaceX odegra kluczową rolę w przywracaniu zasilania. Ta zaawansowana technologia zapewni płynne przejście z konwencjonalnych źródeł zasilania na energię kwantową. Zastosowanie Starlink podkreśla innowacyjną i przyszłościową naturę operacji. Ten system pomoże ustabilizować sytuację i zapobiegnie dalszym zakłóceniom. 10 krajów zarządzających EBS, 10 krajów będzie zarządzać Emergency Broadcast System, aby objąć cały świat. Ten skoordynowany wysiłek zapewnia globalne rozpowszechnianie kluczowych informacji. EBS będzie odgrywać kluczową rolę
utrzymaniu komunikacji i porządku podczas blackoutu. Ta globalna koordynacja odzwierciedla kompleksowy i inkluzywny charakter operacji. Elon właśnie oskarżył Wielką Brytanię, Unię Europejską o cyberatak. Najnowsze informacje. Niemcy odnotowują gwałtowny wzrost liczby zachorowań na świrusa choroby niebieskiego języka. Nieuchronne globalne resetowanie walut i Nesara Gesara. Global Currency Reset i Nesara Gesara skierowały swoje żagle w naszą stronę. Czarny łabędź przygotowuje się do zejścia z niepojętą wielkością, niosąc obietnicę epickiego przewrotu. W otchłani tego chaosu Quantum Financial System, Emergency Broadcast System i oszałamiające ujawnienie niewypłacalności wśród 9 największych krajów świata są ze sobą powiązane. Czy przygotowujemy się na globalny krach na rynku? Wyruszmy w tę szaloną podróż i zbadajmy głębię tego nadchodzącego kataklizmu. Słuchaj, nie jestem wieszczką zagłady, a nie zwykłą teoretyczką spiskową. Jestem po prostu zwykłą kobietą, która zwraca uwagę. Widziałam pismo na ścianie i odmawiam ignorowania go. Świat, jaki znamy, zmienia się w sposób, którego większość z nas nie jest w stanie nawet pojąć. GCR to coś więcej niż tylko koncepcja. To rozrachunek. Niektórzy uważają, przepraszam, że jest to wynik dobrze zaplanowanego planu, którego korzenie sięgają dziesięcioleci. Ale niestety, zasłona tajemnicy jest tak dobrze utkana, że tylko fragmenty prawdy wydostają się na światło dzienne. Plotki i szepty opowiadają historię o resetowaniu światowych walut, ich ponownym dostosowaniu w oparciu o rzeczywiste aktywa każdego kraju. Brzmi uczciwie, prawda? Ale sprawiedliwe rzadko równa się bezboleśnie. Patrzymy na wydarzenie, które uderzy w gospodarki świata jak pociąg towarowy. Nieoczekiwane, brutalne i transformacyjne. W sercu tego finansowego zamętu Quantum Financial System wyłania się jako rzekomy game Chandler. Szeptano o nim, dyskutowano o nim szeptem, a do tego dodawano takie terminy jak technologia blockchain, zdecentralizowana bankowość i waluta cyfrowa. System zaprojektowany, aby zastąpić stare, skorumpowane, scentralizowane struktury bankowe, które trzymały nas wszystkich jako zakładników przez stulecia. Ale co tak naprawdę QFS będzie oznaczać dla nas, zwykłych ludzi, którzy po prostu próbują zarobić na życie i utrzymać się na powierzchni. Aby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, rozważmy protokoły Nesara i Gesara. Otulone całunem kontrowersji i spisku, te propozycje reformy finansowej niosą obietnicę wyeliminowania ubóstwa, zresetowania systemów finansowych i przywrócenia ludziom kontroli nad swoimi pieniędzmi. Ale czy są rozwiązaniem, czy zasłoną dymną? Czy jesteśmy tylko kolejnym pionkiem w większym planie globalnym eksperymencie? Ale czekaj, to nie wszystko. Emergency Broadcast System, EBS, tradycyjnie narzędzie ostatniej szansy w przypadku kryzysów narodowych. Obecnie krążą pogłoski, że jest bronią w tej finansowej. Co jeśli pośród całego zamieszania EBS zostałby aktywowany, wyzwalając kaskadę objawień i informacji, które mogłyby wywrócić do góry nogami wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o naszym świecie i naszym systemie finansowym? Czy prawda w końcu nas wyzwoli, czy też wrzuci nas w jeszcze głębszą otchłań? A teraz prawdziwy hit. Odkrycie, że 9 największych krajów świata jest niewypłacalnych.
giganci finansowi rzekomo zbyt duzi, by upaść, balansują na krawędzi upadku. Jakie będą skutki takiego odkrycia? Czy będzie to fala, czy też globalny krach na rynku? Nadchodzi fala zmian, a my możemy jedynie przygotować się na ich skutki. Teraz niektórzy mogliby to wszystko odrzucić jako bezpodstawne sianie strachu, ale ja mówię, nie pozwól, aby twój komfort przesłonił ci rzeczywistość. Jeśli cokolwiek rok 2020 nauczył nas, że niewyobrażalne może się zdarzyć i zdarza się. Czarny łabędź nie jest już bajką. To potencjalna rzeczywistość, z którą wszyscy musimy się zmierzyć. Chodzi o to, aby zmusić was do myślenia, zadawania pytań, przygotowania się, ponieważ prawda, moi przyjaciele, jest taka, że zmiana jest jedyną stałą rzeczą w życiu. Czy nam się to podoba, czy nie? GCR, QFS, EBS, Nesara Gesara i ujawnienie niewypłacalności. Phil Godlewski. To było właśnie od niego. Teraz jest od Emily M. EBS Chanel. Najnowszy przekaz Dowództwa Galaktycznego 12 sierpnia 2024 roku, sprawdzony przez mojego znajomego z kanału referencyjnego. Wywiad Trumpa w X z Elonem Muskiem. Początek czarnego łabędzia USA. Gra mająca na celu publiczne doprowadzenie do upadku Bideta i demokratów w wyścigu prezydenckim. Wszystko jest w ruchu. Wszystko jest gotowe i podąża za rewelacjami Trumpa, które ogłosi podczas wywiadu na temat. Upadek giełdy i panika ciemnych mas powinna rozpocząć się 13 sierpnia. Chaos będzie oczywiście podsycany przez zniekształconą, katastroficzną i apokaliptyczną narrację mainstreamu, która będzie rozpowszechniać zwykłe fake newsy na temat krachu finansowego. Zgodnie z planem jest to początek burzy i z góry będzie podwójna narracja na temat tego, co się wydarzyło. Medialna i panate. Ale 13 sierpnia nie jest jeszcze ostateczną datą początku czarnego łabędzia. Wraz z zamknięciem banków USA, ponieważ białe kapelusze najpierw chcą ocenić reakcję ciemnych po wywiadzie. Trump nie tylko zdemaskuje skorumpowany i brudny system Bitcoin, ale zdemaskuje całe oszustwo systemu finansowego i giełdy, wykorzystywane od wieków do manipulowania ludźmi i kradzieży pieniędzy od ludzi. To będzie ciężkie występowanie prawdy. Media głównego nurtu natychmiast próbują zbagatelizować te wypowiedzi Trumpa jako wyobrażające i dezinformację, ale to energia burzy słonecznej z wielkiego centralnego słońca wprawi ciemnych w chaos i panikę. Prowadzi do szczytu planetarnego wzniesienia i energetycznego upadku ciemnych. A ludzie zaczną wszystko kwestionować i zadawać pytania. Jesteśmy już w fazie postępującej fazy czarnego łabędzia, więc będzie to proces, który będzie ewoluował z dnia na dzień i doprowadzi do zamknięcia banków około 15 sierpnia lub wkrótce potem. Proces ten odbywa się od razu, w boskim czasie, ale już nie w tym samym dniu, jak początkowo sądzono przez białe kapelusze, ponieważ chcą dzień po dniu oceniać reakcje ludzi i ciemnych. Pan T. uruchomi XRP podczas wywiadu z Elonem Muskiem. Pan T. da więc wiele nadziei i sprawi, że to rozwiązanie finansowe będzie przedmiotem globalnej dyskusji, co wywoła globalną debatę. Jak zwykle każdy będzie kierował się własnym rozeznaniem, a media głównego nurtu będą próbowały zdyskredytować słowa pana T., ale medialne zamieszanie będzie już podniesione, więc będzie to pierwszy poważny cios w stary system finansowy ciemnych.
ludzie koniecznie będą musieli skorzystać ze swojej wolnej woli i zająć stanowisko. W końcu Bidet, który chce wrócić do wyścigu wyborczego, jest aktorem białych kapeluszy, który będzie działał w całkowitej sprzeczności z klonem Bidetem, który oczywiście powie coś przeciwnego. Więc ta gra sprzeczności stworzona przez białych z jednej strony sprawi to, że Bidet i demokraci stracą całkowitą wiarygodność, z drugiej objaśni prawdę i obalą kongres. Mamy więc do czynienia z fenomenalną grą białych kapeluszy, która doprowadziła do ostatecznego zwycięstwa. Donald T. udzielił świetnego wywiadu Elonowi Muskowi w X-ie. Prezydent Putin jest dobrym negocjatorem. Zamierzam ponownie się z nim dogadać, jeśli zostanę prezydentem. To są słowa pana T. Bidet ma niskie IQ. Pan T. uważa, że wojna wybuchła na skutek głupich działań obecnego prezydenta. Na przykład twierdzeń, że U może przystąpić do namyślnik to. Jak wiemy, Rosja pokonała Niemcy, a U nie ma wystarczającej liczby personelu. Teraz w bitwach wykorzystuje się bardzo młodych i bardzo starych ludzi. Największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest globalne ocieplenie, ale nuklearne. Musk zaproponował, że jeśli wróci do Białego Domu, zajmie stanowisko administracji Trumpa, podkreślając, że mógłby pomóc w kontrolowaniu wydatków rządowych. Myślę, że znaleźliśmy się na rozdrożu losów cywilizacji i myślę, że musimy wybrać właściwą ścieżkę i myślę, że ty jesteś właściwą drogą, powiedział Musk panu T. na koniec wywiadu. Od Emily M. Chanel. No to ktoś już mu deklaruje, że jest po prostu właściwym gościem w odpowiednim miejscu. Pentagon ogłosił, że łączna kwota amerykańskiej pomocy wojskowej dla U za rządów Bideta przekroczyła 56,2 miliarda dolarów. Z kanału militarnego to są wiadomości. Teraz od Michaela Jacksona z oficjalnego kanału. Wybuchowe objawienia. Rothschildowie i Rockefellerowie w swobodnym spadku, gdy banki upadają. W oszałamiającym obrocie wydarzeń skorumpowany reżim rozpada się na naszych oczach. Zdesperowani, by ukryć swoją ogromną korupcję, uciekają się do prywatnych banków i tajnych taktyk. Następstwa stają się boleśnie jasne, ponieważ setki banków USA wraz z głównymi amerykańskimi agencjami giełdowymi kontrolowanymi przez BlackRock upadają. NATO i ONZ na skraju bankructwa. Gdy kurz opada, staje się oczywiste, że upadek Rothschildów i Rockefellerów ma daleko idące konsekwencje. Namyślnik to i ONZ balansują na krawędzi bankructwa, a ich finansowe linie ratunkowe zostały odcięte. Co szokujące, nawet armia USA, kręgosłup na myśli kto, odmawia wsparcia ich potencjalnej W z krajem na R. Tajne raporty W ujawniają, że bez wsparcia militarnego USA na myśli kto i ONZ rozpadłby się w ciągu miesiąca. Zamknięte i zabite deskami. Rezerwa Federalna i stolica USA. Bezprecedensowe sceny rozgrywają się, gdy Rezerwa Federalna USA pozostaje zamknięta i zabita deskami, podczas gdy stolica USA siedzi za barykadami. Tymczasem Chiny, kraj na R, Indie i Bliski Wschód porzuciły amerykański system bankowości fiducjarnej, odmawiając sprzedaży ropy USA. Globalny krajobraz finansowy ulega zmianie, a implikacje są głębokie. Wewnątrz operacji wojskowych, demaskowanie prawdy. Od 2,5 roku ostrzegamy, że jesteśmy w trakcie operacji wojskowych.
prowadzonych przez białe kapelusze. Ciągłość rządu jest w grze, a rząd cieni działa równolegle do fasady patriotów. Anonimy i Zera z Ogonkiem jako pierwsi ujawnili fałszywe studio Białego Domu, w którym kręcono bideta. Prawda jest ukrywana za ufortyfikowanymi płotami Białego Domu, gdzie nigdy nie nakręcono nawet orędzia o stanie państwa. Ciche stanowisko wojska, bidet pozostawiony w izolacji. Fabuła gęstnieje, gdy staje się jasne, że bidet jest odizolowaną figurą. Wojsko nigdy nie eskortowało go w A4-1 do Białego Domu po jego rzekomym wyborze. Nie ma dostępu do prestiżowej bazy wojskowej Cheyenne Mountain, a najwyżsi rangą generałowie USA odmawiają angażowania się w niego lub informowania go. Prezydentura Bideta to nic więcej niż farsa zaaranżowana przez głębokie państwo, podczas gdy prawdziwa władza spoczywa w rękach białych kapeluszy. Załamanie w mediach głównego nurtu, upadek ciemnych. Fałszywe media głównego nurtu kontrolowane przez BlackRock, Vanguard i State Street znajdują się w szybkim upadku. Prawda przebija się przez ich sieć oszustw, powodując rozpad ich imperium. Tymczasem pan T. bez strachu mierzy się CIA w publicznym starciu, ujawniając światu ich tajne operacje. Niewidoczne bitwy za kulisami. Rozgrywa się wir wydarzeń. Nic nie jest biegiem okoliczności na tej wielkiej szachownicy władzy. Wojsko stojące jako ostatnia linia obrony prawdy i sprawiedliwości trzyma klucz do naszego zbawienia. Zachowajcie czujność, ponieważ świat zmienia się na naszych oczach. Cicha rewolucja wojska jest jedyną drogą do odzyskania naszej wolności i rozmontowania uścisku głębokiego państwa na naszym społeczeństwie. To było od Michaela Jacksona, oficjalny kanał. Powodem światowej uwagi wczorajszego wieczoru dotyczącej elektrowni jądrowej w Zaporożu na okupowanej U było to, że kraj na R spalili opony samochodowe. Zabawne, prawda? Tak działa manipulacja medialna. Od Intel Sky. Dla wszystkich hejterów wokół nas. Kabum, złoto cyfrowe nadchodzi. My, naród, czas na nową erę. Mapa przedstawia, w jaki sposób XRP może pełnić rolę światowej waluty rezerwowej i waluty pomostowej. Od DAG Digger News. Na Bliskim Wschodzie wybuchła trzecia W światowa. Rakiety Hezbollahu atakują Izrael. Oczekiwano, że Houthi zaatakują okręty W na myślnik to na Morzu Czerwonym i w Zatoce Akaba. IDF wkrótce dokona inwazji na Liban, a Iran miał zaatakować Izrael, podczas gdy Syria, Turcja, Egipt i Chiny wkroczyły do walki. Ale czy to wszystko było fałszywą flagą, by ukryć globalny reset walutowy? Czarny łabędź na światowym rynku akcji był nieunikniony, podczas gdy wszystkie źródła wywiadowcze twierdziły, że do przyszłego tygodnia nastąpi globalna zmiana walut 209 krajów na oparte na złocie i aktywach waluty suwerenne, co uratuje światową gospodarkę. Czas zależy od Boga. Zostaw to Jemu. Usiądź wygodnie i ciesz się widowiskiem, powiedział szef Komitetu Odkupienia dr Charlie Ward w poniedziałek 12 sierpnia 2024 roku. Nadchodzą ważne rewelacje. Szokująca prawda, która ma zostać ujawniona. Historia tego, co ma się wydarzyć, będzie największą wiadomością w historii ludzkości na planecie Ziemia. Uciskacze Deep State Cabal ze swoimi przestępczymi marionetkami i fałszywymi historiami o długach bankowości, wewnętrznych pracach, masowych morderstwach, masowej inwigilacji, atakach
tego myślnik stycznych, w katastrofach lotniczych i religijnym oszustwie rozpadają się. Ponad 13 wieków dezinformacji prowadzonej przez elity wkrótce dobiegnie końca. Ujawnienie oznacza światło i zmianę dla uzdrowienia ludzkości i naszej planety. Ludzie wewnątrz i na zewnątrz rządów zaczynają mówić prawdę z większą energią, jasnością i mniejszym strachem niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Ich słowa są słyszane, zachowywane i mnożone poza zasięgiem naszych ciemiężców. Wiele rzeczy wyjdzie na jaw, aby zobaczyć świat w innym świetle. Ujawnienie tych prawd pokaże, jak ludzkość została oszukana. Wiele faktów historycznych zostanie zbadanych, aby znaleźć dokładną prawdę. Na przykład jak tsunami, nienormalne warunki pogodowe i trzęsienia ziemi w Japonii, Ameryce Środkowej i na Haiti zostały celowo wywołane przez spisek za pośrednictwem tajnych agencji rządowych. Los tysięcy zaginionych dzieci na całym świecie będzie znany. Również jak i dlaczego choroby takie jak ten, co do tyłu chodzi, Ebola, AIDS, SARS, MERS, H5N1, Zika i Mogelony zostały celowo stworzone. Aby zakończyć oszustwo związane z globalnym ociepleniem lub farsę dotyczącą zmiany klimatu w celu celowego zniszczenia środowiska, takiego jak ubóstwo, choroby, aby przywrócić planecie i ludzkości optymalne zdrowie. Aby dalej zwiększać zrozumienie, w jaki sposób celowy terroryzm, tym G-M.O, smugi chemiczne, zatrucia pokarmowe i tym podobnie są praktykowane przez agencje rządowe dążące do zdziesiątkowania populacji świata. 188. Krajowy Sojusz BRICS na czele z Chinami, z krajem na R, Brazylią, Indiami i RPA stanie się centralnym elementem globalnego dostarczania prawdziwych wiadomości. Zostaną uruchomione nowe kanały medialne, rozpowszechnianie zeznań sygnalistów, ujawnienia skuteczniejszych i patriotycznych środków reorientacji badań naukowych, bankowości, bezpieczeństwa i kultury wojskowej. Oczekuje się innych ważnych ujawnień dotyczących endemicznej korupcji zawodowej w opiece zdrowotnej. Medycyna, farma, celtyczna okaże się narzędziem manipulacji mającym na celu wywoływanie chorób, a nie ich leczenie. Narzędziami tej manipulacji są wyrafinowane trucizny, zamaskowane jako drogie le, ki lub igłowańka. Są przepisywane jako niezbędne le, ki, podobnie jak radykalne operacje, które z kolei wymagają drogich le, kuf. Od amerykańskich patriotów 1.7. Nie bądź szokowany, gdy to wszystko się wydarzy. Tu jest data podana, do tego się nie przyzwyczajajmy, ale 19 sierpnia ma potencjał, by być jednym z najbardziej szalonych dni w historii. Alarm, tryb paniki, czas na zmianę, ostatnie odliczanie. Nadchodzące stan nadzwyczajny. I tutaj mamy takie coś. To jest czerwony folder. I dowiemy się, co w nim jest. To pan trzyma? Czerwony folder. To jest taki zeszyt. Ale trzyma? Pan T. Aha. Banking Collapse ujawnia szokujące powiązania z trybunałami i zbrodniami W. Przygotuj się na nie do pomyślenia. Biliony dolarów w amerykańskich obligacjach skarbowych
Wracają one do Europy i 110 krajów, ujawniając alarmującą prawdę, że amerykańska korporacja balansuje na skraju niewypłacalności. Przygotuj się na nadchodzący katastrofalny upadek, który wywoła wstrząsy w całej Europie i poza nią. Bezczelny akt kradzieży bogactwa obywateli przez Francję wywołał powszechne zamieszki i niepokoje społeczne. Podczas gdy hiperinflacja w Niemczech dziesiątkuje przemysł metalowy, paraliżuje produkcję broni i popycha korporacje na skraj bankructwa. Uwikłanie Deutsche Bank, mroczne powiązanie Epsteina i jego śmierć, międzynarodowych powiązań, w tym banków estońskich, rozpada się, ponieważ sądy światowe wszczynają dalekosiężne dochodzenia, które mogą zniszczyć globalny system bankowy. Izrael pogrąża się w chaosie. Rozwijająca się katastrofa nuklearna. Naród Izraela znajduje się w opłakanym położeniu, zmierzając ku nieuchronnemu upadkowi, ukrywając prawdziwy stan swoich rynków. Banki manipulują zyskami, podczas gdy niepokoje społeczne przeradzają się w pełnowymiarowe zamieszki. Tymczasem kolosalny upadek banków SVB w Kalifornii, skutkujący oszałamiającą stratą w wysokości 10 bilionów dolarów, uruchamia katastrofalny efekt domina, który rozchodzi się po wielu krajach. Upadek trwający od ponad 1,5 roku w końcu demaskuje tuszowanie przez Deep State i ujawnia ich fałszywe raporty rynkowe. Podczas gdy administracja Bideta drży, rządy na całym świecie balansują na krawędzi, a sądy wojskowe wraz z sojuszem po cichu monitorują upadek, wiedząc, że doprowadzi to do interwencji wojskowej. Skomplikowana sieć powiązań między rządami, ogólnoświatowe pranie pieniędzy, tworzenie broni biomyślnik-logicznej i podżeganie do wół zastępczych za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych zwiastują erę potencjalnych zbrodni W, zbrodni przeciwko ludzkości i globalnej, jakby to teraz powiedzieć, celebrytki. O, wydarzenie globalne. Stoimy na skraju chaosu. Na horyzoncie majaczy ogromny chaos, ponieważ obywatele na całym świecie pozostają szokująco nieprzygotowani na zbliżające się wydarzenie upadku. Wielkie przebudzenie, wieloetapowy proces obejmujący odtajnienia, tajne operacje, jawną interwencję wojskową, trybunały i oczyszczanie skorumpowanych instytucji na całym świecie osiąga krytyczny punkt. Przygotuj się, ponieważ głęboko zakorzenione mocarstwa stojące za to ONZ, handlem ludźmi, światowymi kompleksami militarno-przemysłowymi i kontrolą nad globalnymi bankami stają w obliczu nieuchronnego upadku. Jeffrey Epstein, który dopiero zaczyna ujawniać mroczne sekrety, które posiada, oraz wywiad wojskowy mający dostęp do serwerów McAfee uwalniają terabajty korupcji łączonej światowe siatki handlu tymi najmniejszymi, nielegalny handel bronią i globalne kartele nar-co.tykowe. Ujawnienie tajnych sojuszy. Szokująca umowa Polski z krajem na R i Chinami. Podczas gdy świat obserwuje strategiczny sojusz Niemiec z Chinami i krajem na R, pojawia się jeszcze bardziej zdumiewające odkrycie. Tajny pakt Polski z tymi globalnymi gigantami to tajna umowa obejmująca Włochy, Francję, Austrię, Węgry i inne kraje. Przygotowuje grunt pod połączenie ich banków. Potężny system pomocniczy BRICS UE po zbliżającym się konflikcie. Obserwuj, jak pozornie sprzeczne działania Polski, takie jak wysyłanie samolotów na U, rozwijają się mistrzowski plan demontażu na-to i ujawnienia skorumpowanego systemu U-E. Mistrzowski ruch, demaskowanie ukrytej ręki,
Upadek bankowości służy wyższemu celowi – obaleniu światowych banków, rozbiciu MFW i ujawnieniu złowrogich powiązań, które rozciągają się na w-h.o, Fundację Billa Killa, CDC i inne. Przygotuj się na sejsmiczną zmianę, która zmieni kształt. Globalny krajobraz finansowy. Nie mogą się już dłużej ukrywać za zamkniętymi drzwiami. Od Mr. Pool. Teraz od gazeteler.com. Prawo W rozpoczęte. Wewnątrz ruchu wojskowego w Ameryce pilne alerty i EBS. I dlaczego centra odkupu mogą być naszą jedyną nadzieją? W czasach, gdy cienie rozciągają się dłużej, a noce stają się chłodniejsze, prawda nie jest już taka, na jaką wygląda. Rosnąca fala obecności wojskowej, szybka i cicha, przetacza się przez ulice Ameryki, grożąc połknięciem samej tkanki naszego społeczeństwa. Dzieje się to teraz, w czasie rzeczywistym, tuż pod naszymi nosami, a stawka nie mogła być wyższa. W 360 miastach ciężkie buty żołnierzy uderzają o chodniki. Jasny sygnał, że dzieje się coś monumentalnego. Pytanie, które pali się w umysłach tych, którzy odważyli się zobaczyć, brzmi: dlaczego? Co wywołało ten bezprecedensowy... No i nie mogę tego otworzyć. Nie da się. Nie będzie skończone. Major Evans, this week. Książę Andrzej, czyli w tym tygodniu, oskarżony o wanie, jakie to wiadomo, dwójki tych najmniejszych na kraju na U. Festiwal Bugning Man zakończy się chaosem, a uczestnicy zostają uwięzieni. Wraz ze zbliżaniem się roku wyborczego pojawił się nowy wariant celebrytki. Twitter ujawnił, że ADL chroni przestępców. Jill Bidet uzyskała pozytywny wynik testu na celebrytkę. Jack Schmidt zamierza ponownie oskarżyć prezydenta T. Tucker Carlson przeprowadzi wywiad z mężczyzną, który uprawiał X z Obamą. Dostępne są nowe dawki przypominające igłowanie przeciw celebrytce. Mobilizacja armii chińskiej i możliwe przygotowania do W. Fikcyjny akt oskarżenia przeciwko Hunterowi Bidetowi zostanie przedstawiony pod koniec tego miesiąca. Rząd kraju na R opublikował nowe dowody wskazujące na istnienie nielegalnych laboratoriów bio-lo.gicznych na U. U nadal bombarduje własnych obywateli i obwinia kraj na R. Syn Georgia Rosa planuje ingerować w wybory w 2024 roku. Oficjalnie od Michaela Jacksona. Bill Kill chce zaigłować krowy przeciwko puszczaniu bąków, aby powstrzymać ocieplenie się klimatu na Ziemi. Straszne, po prostu nie do uwierzenia. Jest psychopatycznym szaleńcem. Od The Punisher. Wczoraj sprawdziłam nowy kalendarz na 13 miesięcy. Dzisiaj jest 9.8. A 9.8 jest 25.10. 2.17. Niedziela 11.8 to 27.10. 2.19. Zgadnij, który dzień. 17 sierpnia jest 5 listopada. Pamiętaj, 5 listopada. Tak, zaraz będzie.
ostry i pikantny. Operacje wojskowe od Quanon Belgium. Trudno sobie wyobrazić, jak to będzie miało wyglądać, ale na dzisiaj to sugeruje się nawet tak, że być może, że i do tych wyborów w ogóle nie dojdzie. Tak. No tak. No, sytuacja, co mamy teraz, na to wygląda. Czerwony folder. To właśnie, co pokazywałam. To właśnie wchodzi do gry. Przygotuj się. 19 sierpnia. I tu jest właśnie numer taki. Ale nie będę go czytała. EAS łamane przez EBS. Projekt Odin. Starlink. Jak być może wiecie, nie wiecie, jest kontrolowany przez wojsko. Mówi się, że 10 krajów będzie transmitować wydarzenia międzynarodowe za pośrednictwem internetu, telewizji i radia. Będzie to zawierać informacje na temat korupcji w rządzie, bankowości i wojsku. Od Mr. Pool, od pana Poola. Premier Japonii Kishida poddał się do dymisji. W Japonii wiele się dzieje. Najpierw krach na giełdzie, potem trzęsienie ziemi, a teraz rezygnacja. Połącz kropki. Wczoraj wieczorem w hrabstwie Burke w stanie Georgia wybuchł pożar w elektrowni jądrowej. Ogłoszono alarm. Nadal nie wiadomo, czy ktoś został ranny. Od Intel Sky. Pilne. Niemiecka baza wojskowa zamknięta po podejrzeniu sabotażu. Koszary Bundeswehry w kolonii Wachen są zamknięte z powodu podejrzenia sabotażu zaopatrzenia w wodę po włamaniu. Władze, w tym policja i jednostki kontrwywiadu, badają incydent. Żołnierze i cywile otrzymali instrukcję, aby nie spożywać wody z kranu z powodu potencjalnego skażenia. W obiekcie przebywa 4300 żołnierzy i 1200 pracowników cywilnych. Od WW3 Info. Alarm. Wykryto duży rozbłysk słoneczny. Najpotężniejszy rozbłysk X1.11. Wybuch w regionie plam słonecznych 3784 z bezpośrednim ustawieniem w kierunku Ziemi. Bądź na bieżąco, ponieważ to wydarzenie może wpłynąć na komunikację i działanie satelitów. Od Intel Sky. Piekło. Pożar lasu Falls pochłania tysiące hektarów w Oregonie. Od Intel Sky. Kurczę, znowu z tymi pożarami się zaczęło. I teraz mi uciekło. Przepraszam, ale... Za każdym razem, jak się lato robi, no to z tymi pożarami. Ja pamiętam te wszystkie lata poprzednie, to pokazywano nam właśnie takie incydenty, jak jechał helikopter i podpalał to wszystko. Swego czasu pamiętam też w Brazylii. No. To jest straszne. W Brazylii jednego roku to było 70 wielkich podpaleń, ale takich przeogromnych. My sobie nawet nie wyobrażamy, jaka to jest złość do rasy ludzkiej, żeby tak podpalać ziemię. Straszne to jest. Właśnie. Pamiętam, że raz się zjawił taki gościu, który mówi, że będzie robił tam wycinkę lasu. Taki obszar wielki był, to go zmierzyli. Okazało się, że chcą Amazonię wyciąć na swoje plantaże i to była połać taka wielka jak cała Holandia. To są dopiero wielkości. Także my tutaj w tej Europie, w naszej słodkiej niewiedzy nie jeden raz nie wiemy, co za straszne grzechy się na świecie dzieją. Niech się to już jak najszybciej skończy. Tak jest. A to są płuca po prostu planety, tak? Tak, tak. Alarm. Iran podobno rozpoczął opracowywanie detonators kluczowego dla nuklear bomb. Nowe informacje ujawniają, że irański SPND potajemnie opracowuje te komponenty. Należy pamiętać, że detonator
jest ostatnim elementem potrzebnym do stworzenia broni NU myślnik-myślnik-klarnej od Intelsky. Rzadkie. Wybuch na biegunie północnym Słońca wywołał szereg pytań. Dokąd dotrą rozbłyski i co zostanie uszkodzone? Od Intelsky. Koniec. Strefa czasowa Niemcy. Wczoraj w Karlsruhe, w kraju związkowym Badenia-Württembergia, doszło do silnych powodzi spowodowanych nietypowymi opadami deszczu w regionie. Od Intelsky. Pilny, poważny cyberatak wymierzony w bank centralny Iranu, CBE i kilka innych banków doprowadził do szeroko zakrojonych zakłóceń w systemie bankowym kraju. Od Intelsky. Teraz od Quanon Connected. Ważny alarm. Całkowita awaria radiofoniczna na całym świecie. Nikt nie śpi. Zaufaj planowi. Projekt Odin, poniedziałek 19 sierpnia 24. Światowa awaria. Światowy stan W. Aresztowania na całym świecie. Globalny reset walutowy. Światowe wezwanie do postu i modlitwy. Światowa wolność od długów wobec ciemnego państwa. Wiadomo jakiego. Od Mistek Pól. Wiadomość to była. Potencjalnie śmiertelna infekcja. No właśnie, muszę to dać. I chodzi o to tutaj. Nowa nazwa. Tak, tak. Po raz pierwszy rozprzestrzeniła się na ludzi w Europie. Jest przenoszony ten cały wirus przez myszki i komary. Jest pytanie, czy to komary Billa Killa? O tej chorobie wiadomo bardzo niewiele. Poza tym, że po raz pierwszy wykryto ją w 1955 roku. Właśnie w wiosce o tej nazwie, co pokazywałam. W Trinidadzie i Tobago. Nie ma żadnych dostępnych ani opracowanych, to popatrzcie, igłowań, ani konkretnych terapii przeciwko tym zakażeniom świrusowym. Obecne tempo transmisji choroby jest precedensowe zarówno pod względem szybkości, jak i skali, co niepokoi ekspertów zajmujących się tą chorobą. Od ducha Ezry. No, ale my już wiemy, czemu nie. Bo idą, co idą. Wybory. Wyobraź sobie... Każdym razem tak się dzieje, jak są wybory, tak, to trzeba zakłócać. Żeby korespondencyjne były, nie? Wyobraź sobie, jak szkodliwy dla zdrowia, jak szkodliwy dla zdrowia jest, no wiecie już co, nie? Pięć, coś tam. Skoro muszą przed tobą ukrywać tę technologię. Gdzie ona jest? No tak. No tak, w drzewach. To jest banda. No w tym to już... To już jest w ogóle szczyt. No. QFS równa się samodzielna deportacja 20 milionów, ale trzeba być obywatelem, aby otrzymać podatek. Rynek samochodowy i nieruchomości są zagrożone. Branże usługowe zostaną zamknięte, także wiele innych. Szkoły zostaną zamknięte. Szczęśliwe czasy przed nami. A jeszcze będzie nadmiar mieszkań. Od Mistek Pól. No, nadmiar mieszkań. Z wiadomych przyczyn. Jak się poprzewracają ci, którzy to pobrali, to cholerstwo, no to co? Ja tu muszę to pokazać.
O. No. Maskotka amerykańska. No. Od Quantum Connected. My naród razem do końca. No tak, rozpoczyna się. Myśmy mieli kilka lat, czerwony październik, kurczę, tak. To wszystko się już w sierpniu zaczyna, przyspieszyło coś. Czas przyspieszył. W dosłownym tego słowa znaczeniu. No, awaryjny, alarm czerwony. K, myślnik, bała skończona, nie ma dokąd uciekać. Teraz tu jest taka, nie wiem, czy to będzie prawda, czy nie, ale wam pokażę. Tu jest Elvis Presley, który miał z Marilyn Monroe syna, a jest nim Julian Assange. Nie wiem, czy to będzie prawda. Od Quanon Belgium to jest, to nie moje. No ciekawie się zaczyna. Tak. Te, to nowość. Te, myślnik, dros, z, w, myślnik, h, kropka, o, ogłasza globalny stan nadzwyczajny, związany z tym, co pokazywałam. Mhm. Muszę jeszcze raz pokazać, żeby ktoś wiedział. Głęboki stan paniki. Teraz pokazują wszystko, co im pozostało, aby powstrzymać wybory. Wszystko zapala się w tym samym czasie. To nie może pójść dobrze. Ostatnia absurdalna próba utrzymania władzy, ale trzeba to z powrotem przełożyć na sędny chleb barani, żeby zrozumieli. Mhm. Od jutra znów będziecie mogli zobaczyć bardzo przestraszonych ludzi chodzących w filtrach do kawy, tak powiem. Tak, bociany. Tak. Jestem bardzo ciekaw, czy poszczególne kraje nadal będą się do tego przyłączać, szczególnie Niemcy, gdzie obecnie wyciekają do opinii publicznej pliki RKI. To będzie ekscytujące. Od Quanon Belgium. Cień Ezry na X-ie. Igan został... Wiesz co, Regina, ja ci jeszcze coś powiem. Ja myślę tak ludzkim, zdrowym rozumem, logicznie, że to się już nie da powtórzyć, to co było w 2020, tak. Nie w takiej skali. To jest po prostu niemożliwe. No nikt nie może się tak dać ogłupić. Wszyscy już widzimy, co się dzieje. I tu mam taki kanał, tylko tam nie zdążyłam tego spisać, że z tego... Ze 125 krajów weszli na drugą już stronę 31 milionów. To jest liczba szokująca. No tak. Szokująca. Tyle ludzi. No, to jest straszne. I to jest... Człowiek, który ma tyle wyświetleń i na Rumble też ma, tylko że tam nie ma tłumaczenia, ale tutaj mam tłumaczenie na YouTube, tylko nie zdążyłam jeszcze wszystkiego spisać z tego. Mhm. Igan został dziś dotknięty poważnym cyberatakiem, który dotknął bank centralny i wiele innych banków krajowych. Obecnie ludzie nie mogą wypłacać pieniędzy z bankomatów. Bankomaty wyświetlają komunikat o następującej treści. Nie możesz wypłacić swoich pieniędzy, ponieważ zostały one wykorzystane przez rząd irański do celów terroryzmu i W. Mhm. Co to też jest absurdalną sprawą. Kurczę, co to państwu do tego? Przecież to tak. Nie może po prostu zagłodzić na amen swoich obywateli, tak? No ale widzisz. Tak. Próbują nie panikować, bo próbują ponownie tego. Można się spodziewać, ale tym razem już nie zadziała. To, o czym żeśmy mówili przed chwilą. Mm-hmm. Najnowsze wiadomości właśnie. W, myślnik, H, kropka, O, ogłasza, że to nowe
małpie w Afryce stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia. I że stwierdzili w środę, że wzrost poziomu w Afryce stanowi obecnie zagrożenie dla zdrowia publicznego na skalę światową i ogłosiła czerwony alarm w miarę pogarszania się sytuacji. Od Insider Paper. Ogłoszenie Gesara wpłynie teraz na Republikę i 206 suwerennych państw na całym świecie. Nesara połączyła się z Gesarą, co doprowadziło do końca ubóstwa długu i początku nowego złotego wieku. Zgodnie z prawem Gesara nowy system finansowy jest już operacyjny i hostowany na chronionym serwerze kwantowym, co zapewnia bezpieczeństwo i płynne przejście. Po ogłoszeniu Gesary MFW prowadzi globalny system monetarny oparty na standardzie złota. Wszystkie pozostałe waluty fiducjarne zostaną wymienione na walutę opartą na standardzie złota, a pieniądze papierowe zostaną wycofane na rzecz walut cyfrowych. Celem tej transformacji jest, aby była prosta, płynna i szybka. Efekt proliferacji bogactwa ustabilizuje społeczeństwo, umożliwiając ludziom z nowo odkrytym bogactwem wspieranie krewnych, przyjaciół i współobywateli. Doprowadzi to do większej liczby działań humanitarnych i ogólnego budowania bogactwa. Jednakże RW, Revolution, może doprowadzić do niedoboru wykwalifikowanych pracowników, co doprowadzi do wyższych płac i pensji, co zostanie zrównoważone przez obniżenie podatków nawet o 80% końcowego kosztu produktu. Doprowadzi to do deflacji, obniżenia cen, zwiększenia oszczędności dla pracowników i budowania bogactwa. Oczekuje się również, że koszty energii spadną dzięki darmowej energii i nowym technologiom. Będzie to miało znaczący wpływ na koszty produkcji, przyczyniając się do budowania bogactwa. Przyszłość będzie niewiarygodna i kompletna, a nasze życie będzie się ogromnie rozwijać. Ukrywane technologie, niektóre sprzed 70 lat lub więcej, są teraz wypuszczane, w tym te, które mogą zazielenić pustynię przy użyciu oczyszczonych wód Antarktydy, przywrócić minerały roślinom i istotom żywym oraz wprowadzić replikatory, które mogą produkować cokolwiek. Karty kredytowe i prawdziwa opieka zdrowotna, która regeneruje kończyny, organy, a nawet zmniejsza wiek o 30 lat, wkrótce będą dostępne. Pieniądze i banki, narzędzia kontroli opartej na długu kabały ostatecznie znikną, chociaż monety pozostaną. Gesara wyeliminuje również długi narodowe, a podatki zostaną obniżone do ryczałtowego podatku od sprzedaży, wynoszącego około 15% od nowych przedmiotów, co przyniesie korzyści zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom. Gdy struktura piramidy globalnych elit, rządów i korporacji rozpadnie się, tak samo rozpadnie się podział klasowy i materialne przywiązanie. Ewolucja duchowa rozkwitnie, gdy ludzie nie będą już skupiać się na bogactwie materialnym, ale na kreatywności i autorefleksji. Dzięki darmowej energii, transportowi i replikatorom dostępnym dla wszystkich, ludzkość osiągnie prawdziwą równość, pozostawiając za sobą obawy o podstawowe przetrwanie, czynsz lub transport. Największym krótkoterminowym efektem RW będzie wzrost popytu konsumenckiego w czasie, szczególnie w przypadku korporacji produkujących towary pierwszej potrzeby, co doprowadzi do znacznego wzrostu biznesu i budowania bogactwa w nadchodzących latach. To jest ostateczny sygnał ostrzegawczy. Rozwinięte cywilizacje nie muszą martwić się o kolejny posiłek, czynsz ani transport. To oznaki prawdziwego postępu. Z kanału oficjalnego pana Pula.
Ja tutaj muszę coś powiedzieć, bo jak ty to odczytywałeś, ja po części znałem ten tekst, gdzieś mi wpadł też w ręce i był taki ktoś, kto mi powiedział, że w latach 50. ówcześni politycy w Rosji też próbowali zrobić dokładnie to samo, co ty teraz czytałaś, że na przykład chcieli umocnić walutę i zaczęli obniżać podatki i tak samo obniżać ceny, żeby ta waluta była coraz mocniejsza. A jak wiemy, że przez masę czasu, przez 100 lat, banki rosyjskie również były w rękach Rothschildów i wszystkich tych polityków wykończono, nie pozwolono na to. Zaczęto znowu ceny dźwigać do góry i ta gospodarka, która poszła na początku w dobrym kierunku, zaczęła znowu zmieniać się na coraz gorszą. Więc to jest upadek właśnie tej całej kabały, jeżeli robi się takie coś, że się obniża podatki, niemalże likwiduje i tak samo ceny. Bo jak tutaj widzisz, wykwalifikowani pracownicy będą dobrze zarabiać, a ceny pójdą w dół, to będzie to bardzo umacniać force w państwie, czyli tą walutę, która będzie wprowadzana. Jeżeli to się tym razem uda, no to jest po nich. A to się na pewno uda tym razem. Ta organizacja tego niezdrowia uznała właśnie ten Małpi za międzynarodowy stan nadzwyczajny. To zamach stanu, którego celem jest położenie kresu naszej suwerenności narodowej i osobistej. Prezydent T. ostrzegł nas przed planem lewicy wykorzystania kolejnej celebrytki do spowodowania kolejnej blokady. A pan T. ostrzegł globalistów, że nie będziemy tego wykonywać. No tak, no któreś ze stanów, czy nawet kilka stanów w USA powiedziało, że nie podążą śladem organizacji niezdrowia i nie będą się do tego stosować. I my powinniśmy jako kraj, jako ludzie suwerenni w tym kraju, chociaż na głos, po prostu na głos powiedzieć, sprzeciwiamy się temu, bo to musi wybrzmieć w przestrzeni. Po prostu to powiedzmy, każdy dla siebie. Ja może zrobię osobny program o czymś, co wam tutaj powiem, bo zrobiłem taki eksperyment. No Regina, po prostu z hukiem się udało, ale z hukiem. Każdy powinien to, co mu w sercu gra, na głos wypowiedzieć. My nie zdajemy sobie nie jeden raz sprawy, jaką my mamy moc. Dzięki za ciary. No. Muszę coś zrobić osobno. Naprawdę, kochani, jestem pod tak niesamowitym wrażeniem, co się u mnie stało, że aż mi czapką unosiło. No, coś pięknego. Jak dotąd, patrz, żeś w samo sedno wjechał, jak dotąd 24 republikańskich gubernatorów podpisało list, w którym oświadczyli, że nie zastosują się do przejęcia władzy przez tą organizację niezdrowia. Otóż to, tak jest. To więcej ich było, widzisz. No, 24. Jejku, no to jest super, no to są dobre wieści. To jest właśnie to. Tak, tak. Oto szczegóły tych planów. Te zmiany dają tej organizacji uprawnienia do definiowania, czym jest stan nadzwyczajny w zakresie zdrowia publicznego, taki jak te wszystkie razem wzięte. Ten klimat, te małpy i te ptaki. Tak, 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 właśnie. To zmienione porozumienie zapewniłoby dyrektorowi generalnemu pełną swobodę i władzę nad wszystkimi krajami. Sygnatariuszami. Ta organizacja jest upoważniona do przepisywania środków naprawczych, jak igłowanie, technologia terapii G
myślnik nowej, przeniesienie ze względu na zmiany klimatyczne. I druga organizacja W, myślnik E, myślnik F. Od niej właśnie ten cytat. Miliard ludzi opuści swoje domy z powodu zmian klimatycznych. Te, w cudzysłowie, uzdrowienia określają naszą zdolność do podróżowania. No, czyli zaś będzie to samo chcą, no ale... Tak. Chcą te same przytoczyństwo wywołać. Zmieniona umowa zabrania stosowania innych leków, czyli tych, co znamy. Iver.me/tyna i hyd.dro/sy/chlo/rohi/na. I tym podobnie. Zmieniona umowa określałaby sposób omawiania powyższych środków. Każdy, kto ma odmienne zdanie na temat tej organizacji, na przykład podcasterzy, konserwatywne media informacyjne, osoby wpływowe w mediach społecznościowych i tym podobnie, zostanie uciszony. A to, co już było, ta celebrytka uświadomiła nam, jakie struktury zbudowano wokół nas. Struktury te tworzą gotowe państwo totalitarne. Cokolwiek robisz, nie postępuj zgodnie z instrukcjami. Od Quanon Belgium. Trump i Elon dali nam wszystkie znaki tego, co nadchodzi. Nowe technologie z ponad 6 tysiącami patentami. Gesara, wszyscy ludzie powinni żyć w dobrobycie. Darmowa energia, woda bezpłatna. Dziś jedziemy dalej. Wszyscy patrzą na pana T. Konieczne wyłączenie. Pan T powiedział Elonowi, że należy wyłączyć stary i rozpocząć nowy. Dobrym momentem byłby 1-7 sierpień, równa się, i tu znowu pisze, że równa się 5 listopad. Także te dwie daty, widzisz, jak są tuszowane, tu to, a tu to, no to nie wiem. Od lat powtarzam, że będziemy tam do końca 2024 roku. No to jest prawda, że do końca się ma. I to było z kanału Nesara Gesara. Zbliża się sezon wyborczy, więc ciemna strona rozpoczyna kolejną. No jedni i drudzy rozpoczynają intensywne prace, tak? No tak, słuchaj. Tak. Oni też, a co oni mają robić, jak oni nic innego nie potrafią, tylko przeszkadzać, mącić, manipulować. No cóż. No, podobnie jak w roku 2020. No tak. Zresztą ja pamiętam, był taki jeden slajd, czy to był taki krótki filmik, jak Trump szedł gdzieś i miał napisane na torbie 2024, że tam się spotkamy i będzie grubo. No to wszystko wiedział, jak to ma rozegrać, żeby posprzątać na świecie. Cały czas się na świecie sprząta, a jak przysypiamy, to najwięcej się dzieje. Najwięcej wtedy. Nikola Tesla powiedział, że jeśli chcemy zrozumieć wszechświat, musimy zrozumieć energię, częstotliwość i wibracje. Tak, to jest. Od Krystyny z Atlanty. Tak, ale to jest bardzo stary. To on to powiedział dawno, dawno temu i zasugerował, że patrzyliśmy w nieodpowiednim miejscu. Trzeba ten świat troszkę inaczej zrozumieć niż to, co nam szkoły podały. To i tak niedługo będzie leżało na hałdzie ze śmieciami. To wiemy już, my to już wiemy, tylko że niektórzy jeszcze tego nie wiedzą. Ten cały z tej organizacji zdrowia powiedział tak, że możliwość rozprzestrzeniania się właśnie tej nowej pomałpiego jest bardzo niepokojąca. A kto finansuje właśnie tą organizację? Bill Kill. To już wiemy wszystko. I naraz wczoraj nie było nic na to, a następnego dnia już jest igłowanie na to.
Bo już jest, bo tak zaplanowali. No, tak szybko to idzie, no ale to już widzisz, po prostu nam się już nie chce nawet o tym wzmianki robić, bo to jest tak ewidentne, to jest tak upierdliwe i nachalne, że tylko naprawdę już nawet śpiochy się połapują w tym wszystkim. Kto jeszcze za tym się nie połapał, to są ignoranci, którzy od samego początku po prostu olewali wszystko z premedytacją. Ci będą mieli kłopot i to taki nie lada. I to jest z kanału Patrz na wodę. Mhm. Teraz Andrew McCarthy. Przygotuj się na skazanie pana T. przez sędziego Joana McHana na karę więzienia 18 września, 2 miesiące przed wyborami. To jest z kanału militarnego. Mhm. Dobry czas, aby przywrócić ten klejnot, ponieważ pan T. powraca na X. Elon Musk był największym wykonawcą Departamentu Obrony, oznaczający, rząd nie zapłacił nikomu więcej pieniędzy niż Elonowi Muskowi. Zakup Twittera przez Elona odbył się głównie za pieniądze uzyskane z wydatków wojskowych, a wszystko to powstało za czasów administracji pana T. Im więcej czasu mija, tym bardziej wydaje się, że Musk nie tylko rozmieścił satelity zdolne do zapewnienia światu internetu, nawet podczas katastrofy lub powiedzmy przerwy w dostawie telekomunikacyjnego, ale współpracował także z najbardziej tajnymi i strategicznie ważnymi agencjami wywiadowczymi w Ameryce. Od Dutch Digger News. My już będziemy chyba powoli musieli zamykać ten stragan, bo jedziemy już ponad 1,5 godziny. Masz tam jeszcze coś fajnego? No właśnie mamy ostrzeżenie, że to wszystko nadchodzi. No co mam więcej powiedzieć? No. Bo jak jeszcze będzie coś, to najwyżej zrobimy jeszcze jakąś dogrywkę, może dziś, nie, czekaj, jutro. Czekaj. Times opublikował artykuł stwierdzający, że Afrykanie otrzymali 50 milionów dawek tego przeciwko właśnie OS, PIE od tej właśnie Agencji Zdrowia i zakaziły ich AIDS-em. Mm. Tak dbają o nasze zdrowie. Mm-hmm. Ilość zła, które istnieje wśród nas, jest niepojęta. No tak. Od Fab News Japan. Potwierdza. Po to się wszystko potwierdza, co mówiliśmy. No cóż, Regina, z jednej strony bardzo to jest smutne, ile jeszcze ludzkich istnień mają zamiar wytrzebić i wykończyć. Straszne to. Tym bardziej powinniśmy pośladki sprężyć i wziąć się w garść. Każdy niech robi swoją robotę. Choćby każdy tylko przekazał wiadomości swojemu sąsiadowi. Tak po prostu podczas jakiejś kawki w ogrodzie albo coś. Wiecie, ta praca taka mrówcza, gdzie robi się te najbłahsze rzeczy w ciągu dnia, i mimochodem coś się wrzuci w przestrzeń, to jest bardzo, bardzo płatne. To jest niekiedy nieodzowne. Nie trzeba czegoś robić we wielkim, zarąbiście wielkim stylu. Niekiedy można naprawdę na samym dole. Ja pamiętam, jak swego czasu miałem transporty i jeździłem ciężarówką, rozwoziłem materiał. To Regina, niekiedy przychodziłem do jakiejś firmy, to traktowali mnie jak takiego dupka, który przyjechał zakłócać spokój firmy, bo znowu materiał przywiózł i trzeba go było rozładować i tak dalej, ale robiłem to z uśmiechem na twarzy. Zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi i po prostu mówić, że dzisiaj jest piękny dzień, że dzisiaj jest twój dzień, w którym możesz się wykazać, być człowiekiem. I nawiązaliśmy rozmowę.
pomogłem rozładować ten materiał. Nie narzekałem, że zła pogoda, że gorąco, że zimno, że za mokro i czy jakkolwiek, tylko robiłem swoje, pomagałem mu, mówię, gdzie mam tobie rozwiązać twój problem. I odjeżdżając z tej firmy, niejednokrotnie nie chcieli mnie nawet puścić i powiedzieli, zostań jeszcze z 10 minut, porozmawiamy. Uważam, że to na dole, ta mrówcza robota, ona zmienia świat na lepszy. Jeżeli będziemy tak podchodzić do drugiego człowieka, tak z miłością, tak ze spokojem, to możemy zrobić najwięcej. Nie trzeba myśleć górnolotnie, tylko od człowieka do człowieka. Jestem o tym najbardziej, najmocniej przekonany, naprawdę. I teraz nam mówią, że to się przenosi. Już w Szwecji znowu jest i przenosi się to przez seks, przez kontakt, skóra do skóry, rozmowę lub oddychanie blisko innych. No bo chcą znowu zrobić ten brak kontaktu, ten dystans i tak dalej, i tak dalej. Rozdzielić nas. A tak, a celem jest głosowanie korespondencyjne. Zachowajcie spokój. Od bioklandestiny. Co tu jeszcze mówić? Oczywiście, wiemy, że 5 listopada w Ameryce nie będzie wyborów. Więc to nowa fałszywa celebrytka. W pewnym momencie, jak wiemy, zostanie wzięte pod zarządzanie przez białe kapelusze dla celów boskiego planu. Od z kanału Emilian EBS Chanel. No to co? To nie będzie nakładania filtrów, ani nie będzie igłowania. No nie będzie. Według channelingu, tak. Channeling się spełnił od Emilian Epp Chanel. Ja zadecydowałem, że na pewno tego nie będę badziewia zakładał, tak. Nie robiłem tego za pierwszym razem. Z jakiej paki? Nie i koniec, tylko że teraz konsekwentniej będziemy do tego podchodzić. Już przedtem myśmy się cymperdalili, a teraz już po prostu zdecydowanie jesteśmy dziećmi bożymi i takich grzechów nie robimy. Od po prostu. Wymowne. No jest wymowny. No. Jak nie, jak tak. No, gdzie to istnieje, nie? W tym domku, gdzie idziemy po ten i nawet gdzie w karetkach, nie? Też jest na malowaniu. No wszędzie to jest. Na każdym krzyżyku z apteki to widać. No, na właśnie karetkach NASA ma w swoim logo to samo i tak dalej. Ach, wszędobylskie to jest. Wąż jest wszędzie. I teraz już nielegalni otrzymują formularze rejestracyjne do głosowania w Alabamie, USA. No już. Jeszcze były, nie były. Dobra, pan T i premier Izraela Netanyahu odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której prezydent T powiedział, żeby pan Netanyahu zaakceptował porozumienie zaproponowane Katarowi dziś w Doha. No też była taka rozmowa, gdzie mu na innym miejscu powiedział, że ma zakończyć natychmiast to, co się w Gazie dzieje, żeby ten przelew po prostu zakończyć, bo to jest, na to nie idzie patrzeć. Ja po prostu, jak widziałem te obrazy, co tam się działo, to jest o tym mówić strasznie. O tych dzieciach i o tym wszystkim. Niech Bóg ma ich wszystkich w swojej opiece, naprawdę. Jeszcze od pana Pula ostatnie ostrzeżenie. Jesteśmy tutaj, aby ujawnić prawdę. Przygotuj się na coś, czego nigdy nie spodziewałeś się zobaczyć w swoim życiu. Media nigdy ci o tym nie powiedzą. Rzeczy wokół nas mogą się zmieniać bardzo szybko. EBS aktywowany.
wszystkie zasoby rozmieszczone. Przetrwanie jako naród. Powstajemy albo giniemy. My, ludzie. QFS, konta, telefony. Wszystkie banki są zresetowane. Ten miesiąc będzie pamiętny. Jeszcze się nie skończył. No, zakończono publiczną operację usunięcia Bideta ze stanowiska. Regina, to zamykamy ten stragan. Czekaj, ja muszę zakończenie jeszcze przeczytać przynajmniej. Dobra. Żeby nie zanudzić naszych słuchaczy i widzów. Twoja wola. Już chwila. Dobra. Woda jest nośnikiem energii i nośnikiem danych. Starodawny system hydrotechniczny dla wody heksagonalnej i żywej. Zwierzęta i rośliny, a także nasze komórki uwielbiają wodę, ponieważ tylko woda heksagonalna może transportować ważne składniki odżywcze i usuwać substancje toksyczne. Możesz samodzielnie wyprodukować wodę heksagonalną bardzo łatwo i bez drogiego sprzętu, używając shakera do białek. Poprzez wirowanie wody negatywne energie i częstotliwości są usuwane i przywracane do ich naturalnego pochodzenia. Różnicę poczujesz natychmiast. Heksagonalna woda występuje również w roślinach, owocach i warzywach. Dlatego surowe jedzenie jest tak zdrowe i odtruwające. Unikaj stosowania metalu podczas obróbki wody, gdyż niszczy on heksagonalną strukturę wody. Prawda jest niezniszczalna. No, widzisz, to są ciekawe informacje. Tak. Smutnym faktem jest, że większość ludzi nie dostrzega swojego piękna ani potencjału. System jest tak skonstruowany, że każdy jest tak pochłonięty przetrwaniem, że nie ma czasu, aby dotrzeć do prawdy o czymkolwiek lub o sobie. To jeden z powodów, dla których ludzie tak bardzo pragną znaleźć partnera. Mają nadzieję, że ktoś inny dostrzeże w nich coś, czego oni sami nie potrafią dostrzec. Oczywiście, że bycie zauważonym przez kogoś jest czymś wspaniałym, ale jeśli jest to jedyny sposób na znalezienie spełnienia, bezpieczeństwa, uznania i doceniania siebie, to oddajecie zbyt dużą władzę w ręce innych. Poznanie samego siebie jest kluczowym elementem osiągnięcia szczęścia. Stawianie czoła dobremu, złemu i brzydkiemu wnętrzu siebie jest jedyną drogą do samoudoskonalenia mądrości i ostatecznej miłości do siebie. Kochając siebie, nie pozwolisz innym naruszać twoich granic, godności, szacunku i wolności. Ludzie będą podziwiać cię i czuć się do ciebie przyciągnięci, ponieważ w końcu dostrzeżesz piękno, siłę i wyjątkowość swoich skrzydeł. Dopiero wtedy inni też to dostrzegą. Życie nie polega na czekaniu, aż inni zrobią to, co ty musisz zrobić. Tylko ty możesz dokonać wyboru, aby stać się wszystkim, kim możesz być. Upewnij się tylko, że otaczają cię ludzie, którzy nie będą cię powstrzymywać od tego. Każdy z nas rodzi się z unikalnym potencjałem, z indywidualnym pięknem, z boską mocą i z nieograniczoną zdolnością do tworzenia i miłości. Więc zacznij postrzegać siebie jako wszystko, czym jesteś i zacznij pracować nad tym, aby stać się najpiękniejszym wyrazem tego. Od Laury Abolli. Wiara, tak, tam zawsze jest, jak coś napiszę, to jest piękne. Wiara jest światłem, które przeprowadzi cię przez ciemność. Wchodzimy razem do tunelu i wyjdziemy razem. Zaufaj planowi. Ciesz się piękną wolnością. Wszechświat zdecyduje. I jeszcze jeden końcowy. Bycie wrażliwym czasami wydaje się wadą. Oznacza to, że jesteś bardziej podatny na zdarzenia zewnętrzne.
ale oznacza to również, że jesteś bardziej w zgodzie ze swoją wewnętrzną siłą. Twoja zdolność do głębokiego odczuwania pozwala ci wczuwać się w sytuacje innych, przewidywać wydarzenia z wyprzedzeniem, rozpoznawać dobre i złe wibracje innych, wykrywać kłamstwa, odczuwać emocje i ostatecznie troszczyć się o innych. Mamy tendencję do mówienia dużo o miłości, ale troska tak naprawdę tym, co karmi nasze oburzenie i popycha nas do działania, to ona wydobywa niezbędną odwagę, by zrobić wszystko, co konieczne, aby naprawić zło i co podsyca głód sprawiedliwości. Tylko wrażliwi ludzie troszczą się na tyle, by coś z tym zrobić. Wrażliwość nie jest słabością, to dar. Tak, będziesz cierpieć bardziej, gdy zostaniesz zignorowany. Będziesz płakać dłużej, gdy serce zostanie złamane. Będziesz odczuwać ból innych ludzi, jakby był twoim własnym, i będziesz cierpieć szaleństwo tego świata w wyczerpujący sposób, ale twoja radość zwycięstwa będzie większa. Twoje poczucie osiągnięcia będzie niesamowite. Twoja satysfakcja, gdy sprawiedliwości stanie się w zadość, będzie spektakularna, a twoja więź z pięknem, magią i tajemnicą boskości sprawi, że wszystko, przez co przeszedłeś, wyda się bardzo małą ceną do zapłacenia. Mówisz słabość, ja mówię, że twoja wrażliwość jest twoją siłą. Od Laury Avolli. Piękne przesłanie. Tak. Wpadające w serce. No to jest też i dla nas taka zachęta, żebyśmy naprawdę korzystali z naszego wewnętrznego potencjału, bo ludzie jak wpadają w takie skrajności jak strach, poczucie jakiegoś wstydu, umniejszają sobie kompleks niższości i tak dalej. To są wszystko bardzo niskie wibracje i to powinniśmy odrzucić. Jak każdy poczuje, że jest cząstką Boga, to automatycznie uświadamia sobie, przecież ja tyle mogę. Dlaczego ja sobie umniejszałem w życiu tak? A ja to wiem, bo przerabiałem ten program na sobie wiele, wiele lat. Wdzięczności, kochani. Wdzięczności też tobie. Wdzięczności wszystkim, całej naszej rodzince, wszystkim słuchającym tego. Przepuśćcie to przez siebie, to są informacje. I ciebie też, Gerhard, synek. Ja tobie też. Bardzo dziękuję. No. I fajnie, i pilnuj tam ta twoja działcha, żeby wszystko było dobrze. Jak ją pilnuję, opiec, jeśli nie masz pojęcia. I laci musisz przynosić zawsze podnożki. Ona ani do żabki nie może sama iść, bo kurde. No patrz. Był jeszcze mi tam kto ukradł. Fajnie, fajnie, kochani. Dzisiaj to, żeśmy zrobili naprawdę ogień, dodaliśmy do pieca, bo 2 godziny minęły, także szybciutko zamykamy ten stragan. Myślę, że wam się podobało i nam troszeczkę wybaczycie, że tak długo wyszło, no ale niekiedy tak to już po prostu jest. Także zmykamy, trzymajcie się i co, do następnego razu. Tak. I bądźmy cały czas dobrej myśli. Kochamy was, kochajcie się nawzajem. Tak. Pa, pa. Pa. Idą dobre czasy, trzymajcie się. Pa, pa. Cześć. Cześć.